Temat, którym chciałbym się podzielić dzisiaj z Wami, to jest ciężki temat, ale temat podstawowy dla życia chrześcijanina. Jeden z takich podstawowych tematów, które trzeba poruszać, które trzeba wałkować. Oblubieniec i oblubienica, czyli Boży obraz małżeństwa. Może powiecie, lekarzu, ulecz samego siebie, czy twoje małżeństwo jest idealne? Nie. Moje małżeństwo nie jest idealne, przyznaję to. Dlaczego chcesz zatem nas nauczać o idealnym małżeństwie, a samemu ci się to nie udaje? Może dasz przykład swoim życiem? Ktoś tak może powiedzieć. W liście świętego Pawła do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie, czytamy takie znamienne słowa. To Jego, czyli Chrystusa, to Jego Chrystusa ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak, by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. I to miejmy na celu, bracia i siostry, żeby nie patrzeć na tego, kto zwiastuje, nie patrzeć na człowieka, który mówi ten tekst. Nie mówić mu, lekarzu, ulecz samego siebie, bo tak łatwo jest mówić tekst o lekarzu, żeby zostawić sobie furtkę do braku poprawy swojego postępowania. Odrzućmy więc, może na chwilę chociaż dzisiaj, nasze uprzedzenia, nasze jakieś troski i wyobrażenia, a dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu w tym rozważaniu. Posłuchajmy, co mówi Boże Słowo. Bądźmy posłuszni Bożemu Słowu. Dzisiaj o posłuszeństwie będzie dużo mówione. W liście świętego Pawła do Rzymian, tak szybko przeczytam, Paweł mówi: ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? To jest kolejny taki tekst, który przemawia do nas, żeby nauczając innych, nauczasz też siebie. Żeby mówić komuś, pouczać kogoś, pouczać też siebie. Tak więc bądźmy posłuszni temu, co słowo mówi. Nie patrzmy, co jakiś człowiek mówi, że ktoś to powiedział, czy ogłosił, czy pouczał. Patrzmy na to, co mówi Boże Słowo. Bóg przez to słowo dzisiaj mówi do nas. A temat małżeństwa naprawdę jest tematem, który dzisiaj trzeba wałkować i wałkować. Tak, wiecie, czasami słyszymy o jakichś tam odkryciach amerykańskich naukowców. I kiedyś przeczytałem, że zbadali ci naukowcy amerykańscy, że jak jedną rzecz powiedzieli mężczyźnie i on przekazał to następnemu, ten swojemu koledze, to w niezmiennej formie trwała ta wiadomość. A jeśli naukowcy przekazali pierwszemu mężczyźnie, niech się kobiety śmieją, przekazali jakąś wiadomość, która miała być nie do przekazania innym, to on zostawiał to u siebie. Natomiast kiedy zbadali kobiety, to doszli do wniosku, że wiadomość, która była tajna, to po powiedzeniu pierwszej przyjaciółce, ta powiedziała następnej, to ta czwarta już chciała na policję dzwonić, tak była zmieniona ta wiadomość. Zostawmy tych amerykańskich naukowców, ale coś z tego, co tu jest zawarte, będzie też dzisiaj mówione w tym słowie, które chcę wam przekazać. Bo z małżeństwem to wiecie, że jest tak, że jak Jezus tłumaczył apostołom, czym jest małżeństwo, to oni, kiedy zrozumieli, na czym polega małżeństwo, to co powiedzieli? Jeśli tak się sprawy mają, to nie warto się żenić. Pamiętacie te słowa? Jeśli tak się te sprawy mają. Wróćmy zatem do tego tematu. Oblubieniec, oblubienica, czyli Boży obraz małżeństwa. Czy wiecie, że Biblia zaczyna się i kończy małżeństwem? Już w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, i w 19 rozdziale, czyli trzy rozdziały przed końcem Biblii, jest opis małżeństwa. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Rodzaju, na drugim rozdziale. I w 22 wersie czytamy tak. Może od 21 jeszcze od połowy. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po nim wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
To niektóre tłumaczenia mają żebro, niektóre tłumaczenia mają bok. Chodzi o część z boku, którą potem Bóg uzupełnił i utworzył z tej części kobietę. Zobaczcie, jaki tu jest obraz. Zobaczcie, przypomnijcie sobie nasze wesela, śluby, kiedy ojciec wprowadza na salę weselną, na uroczystość, wprowadza pannę młodą. I wyobraźcie sobie, ojciec, Bóg ojciec, przyprowadza Ewę do Adama. To jest piękny obraz. Zobaczmy dwa wersy dalej, 24. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Ten tekst w Biblii powtarza się wiele razy i jeszcze do niego wrócimy, kto inny go będzie przypominał, Paweł w listach. Ale zobaczcie, jaka tu jest mądrość. Co Bóg przeznaczył dla nas? Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Wielokrotnie pytamy się, jaki jest cel wychowania dzieci? Jak ja mam wychować dzieci? Jak ja je mam wychować? No właśnie tak, żeby ciebie opuściły. Żeby syn ciebie opuścił, żeby córka ciebie opuściła, żeby założyła swoją nową rodzinę i znowu, żeby wychowała dzieci tak, żeby one ich opuściły i założyły następną rodzinę. No, w mojej Biblii to jest akurat na tej samej, na poprzedniej stronie. Otwórzcie sobie na pierwszy rozdział, 28 wers. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Zwróćcie uwagę na tą listę. Nad czym ma człowiek panować? Rybami w morzach, nad tym, co lata, nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Ta lista jest wyszczególniona bardzo dokładnie. I trzeba zauważyć tutaj jedną rzecz. Adam miał panować nad zwierzętami i ziemią. Ale nie ma tu mowy o tym, żeby Adam miał panować nad drugim człowiekiem. Nie ma. W Biblii nie ma czegoś takiego, że drugi człowiek ma panować nad drugim człowiekiem. Jest jeden wyjątek. Kiedy Pan Bóg przyprowadza Ewę po upadku, kiedy przemawia do nich, mówi, że twój mąż będzie nad tobą panował. Ale tu chodzi tylko o męża i żonę. Żaden człowiek nad innym człowiekiem nie ma panować, bo tylko Bóg jest królem. Bo wiadomo, to jest trochę niewygodne dla niektórych, bo sam znam osobiście takich ludzi, którzy nawet Biblią by uderzali i mówili: kobieta jest stworzona z boku mężczyzny, jest gorsza. Nieprawda. Potem przeczytamy jeszcze listy Pawła, gdzie on mówi dokładnie o równości. Tak na marginesie, na tej liście, którą tu jest wymienione, nie ma gwiazd. Jak sobie ją przeczytacie, nie ma tam ani gwiazd, ani kosmosu. Człowiek ma panować nad ziemią, a człowiek wyrywa się w kosmos sam z siebie. Bóg przedstawił Adamowi, przyprowadził do Adama zwierzęta, żeby nadał im imiona, ale gwiazdom to najwyższy nadał imiona. Dlatego on nad nimi panuje i zarządza nimi. Wracając do faktu rozpoczęcia Biblii i zakończenia małżeństwem, w Księdze Apokalipsy, czyli Objawienie Jana w 19 rozdziale, jest opis zaślubin baranka. Znamy Apokalipsę, wiemy, jak te wszystkie zdarzenia mają miejsce. Ostatnio brat Adam nam przedstawiał. 19 rozdział to jest opis zaślubin. Wcześniej Duch Święty razem z Kościołem zostanie zabrany na obłoki. Wszyscy wcześniej, którzy zasnęli ze świętych, zostaną wzbudzeni i udają się wszyscy razem na wesele baranka. W tym 19 rozdziale czytamy, że oblubienica przywdziała biały, lśniący bisior i rozpoczyna się wesele baranka.
To tak tyle może odnośnie wesel i uroczystości takich zaślubin oblubieńca oblubienicy. Teraz wam podam takich kilka myśli, które na początku może będą wydawały się, że nie mają ze sobą nic wspólnego, ale potem postaram się, żeby jakoś to wszystko w miarę się połączyło i żeby to wszystko wpłynęło na waszą wyobraźnię. Co było istotą chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, w pierwszych latach powstawania zborów, kościoła, społeczności? Istotą chrześcijaństwa było porzucenie bożków przez pogan. Dopiero kiedy porzucili bożki, mogli iść za Jezusem. A te działania, wiemy, że do czerwoności rozpalały demony. Pamiętacie przemowę Pawła w Atenach na Areopagu? Pamiętacie zamieszki w Efezie dotyczące posążka Artemidy Efeskiej? Pamiętacie, jak Pawła nazywali Hermesem, a Barnabę Zeusem? I dużo, dużo innych takich sytuacji. Ludzie, kiedy musieli wyzbyć się bożków, to stąd były protesty, stąd były zamieszki. W Efezie wzbudziło to nawet wściekłość ludzi. Oni sami nie wiedzieli nawet, po co się zebrali. A krzyczeli, protestowali, wznosili okrzyki. Czyli dziś nie widzimy tego samego? Kobiety dzisiaj w manifestacjach idą za bożkiem. Jak nazwać tego bożka? Jakbyśmy przeczytali to, co na transparentach pisze, to możemy zobaczyć, jaki to jest bożek. Wolność, aborcja, wybór, prawo do własnego ciała i tak dalej i tym podobne. To są te bieżące bożki, na których kult zgadzają się dzisiejsze kobiety. Bo tamtejsze bałwochwalstwo opisane w dziejach apostolskich i w innych księgach Biblii, to jest dzisiejsze duchowe cudzołóstwo. Naszą tożsamością jako ludzi nie jest jednorodność, jest różnorodność. Każdy z nas jest inny. Każdy ma inny odcisk palca, każdy ma inną siatkówkę, każdy ma inne bicie serca. Wyobrażacie sobie w rodzinie same matki albo samych ojców, czy same dzieci? Oczywiście zaprotestujecie jeszcze, że to nie rodzina. Natomiast dzisiaj świat mówi nam dokładnie coś innego. Biblia naucza, że jesteśmy jak ciało. Jeden jest ręką, inny nogą, ale głową jest Chrystus. Dlatego nie traćmy głowy. Nie traćmy głowy, nie traćmy Chrystusa. W Biblii czytamy o wielu kobietach, ale w Łukasza 17:32 to jest zapisane. Mamy pamiętać tylko jedną kobietę, żonę Lota. Jezus nas o tym przestrzega, żebyśmy pamiętali żonę Lota. A dlaczego mamy tylko ją pamiętać? Dlaczego akurat ją? Znamy tą historię doskonale. Ona jest zapisana w 1 Mojżeszowej 19:26. Żona Lota była nieposłuszna. Została zamieniona w słup soli. To nieposłuszeństwo zostało natychmiast ukarane. Znamy tą doskonale historię. Kiedy mały chłopiec się rodzi, on jest tylko chłopcem. On, wiadomo, jest niemowlęciem. Nie wiem, jakim będzie. No, wyjątek może stanowią dzieci urodzone na dworze króla. Wtedy one już są książętami. Już wiemy, że czeka je tam dobra przyszłość. Ale mały chłopczyk, kiedy się urodzi, nie wiadomo, kim będzie. On może umrzeć jako zwykły robotnik, ale może umrzeć będąc prezydentem, generałem, imamem, popem, księdzem, biskupem, pastorem. Ale kiedy się rodzi, wiemy, że on jest chłopcem. Natomiast filozofia gender chce nam wmówić coś innego, że ten chłopiec może mieć cechy kobiece i dlatego ma prawo wyboru płci. Dzisiaj jeszcze może nie jest to tak bardzo widoczne, ale zbliżamy się do tego miejsca, kiedy świat nas będzie zmuszał. No bo czy dzisiaj jeszcze poważnie potraktujemy mężczyznę, który szlocha i jęczy: ja chcę rodzić dzieci, bo miłość matczyna jest piękną miłością, ja też chcę być piękny, malować twarz, też chcę ubierać buty na obcasie, chcę mieć męża. Wiem, dzisiaj w tych czasach większość schematów w niektórych krajach już się mocno zdezaktualizowała. I bardzo dużo rzeczy, które jeszcze 50 lat temu byłyby szokiem, dzisiaj już nikogo nie dziwi. Ale jak posłuchamy kobiet, to też słyszymy:
Murzynki mają takie piękne wargi, Japonki mają takie małe stópki, Chinki mają takie piękne oczy, Indianki mają taką wspaniałą cerę. Panie Boże, dlaczego stworzyłeś mnie w Polsce? I takim kazałeś mieszkać tutaj? Panie Boże, dlaczego? To takie tylko luźne przykłady, ale większość z ludzi, większość z chrześcijan tak wzdycha. Dlaczego tak mało w nas posłuszeństwa i zaufania woli Bożej? Bo Pan Bóg wie najlepiej, dlaczego nas umieścił w takim czasie, w takim miejscu i w takiej roli, jaką nam przydzielił. W swoim planie świata. W Jego planie świata. Pamiętamy przypowieść Jezusa o modlitwie faryzeusza celnika? Pamiętamy. Pamiętamy, czyja modlitwa została wysłuchana? Przypomnijcie sobie teraz, kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami. Oni zadali mu pytanie, jaką mocą to czyni. On powiedział, że odpowie im, jak oni odpowiedzą mu na pytanie o Jana Chrzciciela. Pamiętamy, co było dalej. Nie odpowiedzieli. Jak Bóg pyta nas o coś, to odpowiadajmy. Bo nie dostaniemy my odpowiedzi na pytania, które Jemu zadajemy. A Bóg nas pyta dzisiaj o wiele rzeczy. Jednym z powodów poruszania przeze mnie dzisiaj tematu czystości małżeństwa są właśnie te słynne ostatnio marsze i protesty kobiet. Na tych demonstracjach kobiety, chociaż nie są protestantkami, protestują. Dlatego, że wyrok, nieopublikowany zresztą do dziś Sądu Najwyższego, zaostrza prawo do aborcji. Czyli mniej dzieci zostanie zabitych. Nie byłoby dla mnie w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wiele z tych kobiet protestujących mówi otwarcie, że wierzą w Jezusa, że są chrześcijankami. Sam mam dużo znajomych na Facebooku, które twierdzą, że są chrześcijankami, a popierają ten protest. Jawnie deklarują wsparcie. Przekonują inne kobiety do tego, że racja jest po ich stronie. Ale tak szczególnie zmartwiła mnie jedna znana aktorka, o której kilka lat temu usłyszałem świadectwo nawrócenia, która naprawdę bardzo otwarcie mówiła o swojej wierze. A dzisiaj, znaczy 2 dni temu dokładnie widziałem z nią wywiad w internecie na temat popierania tego marszu, jestem zasmucony. I również jej denominacja popiera zabijanie dzieci. Bardzo mnie to smuci. Jak przeczytamy te transparenty, posłuchamy haseł, które te kobiety głoszą, to czyż one nie wołają o prawa dla siebie takie jak dla mężczyzn, o równouprawnienie? Ale skoro wołają o równouprawnienie, to czy wołają dla wszystkich? Czy wołają o prawo o to, żeby mężczyźni mogli rodzić dzieci? Nam się to wydaje śmieszne, nam się wydaje to nielogiczne. One wołają o równouprawnienie. Ale nasuwa się inne pytanie, skąd te wierzące kobiety, skąd nasze siostry, mężatki usłyszały, że należy się równouprawnienie, że należą się im równe prawa? Czy usłyszały to może z zakazalnicy, czy przeczytały to w Biblii? Czy też raczej usłyszały o tym ze świata? Na pewno nieraz widzieliście w telewizji, w internecie reklamy alkoholu, prawda? Bardzo często jest reklamowany alkohol. Jest ostrzeżenie o zdrowiu, ale czy którakolwiek z reklam alkoholu pokazywała skutki picia alkoholu? Czy którakolwiek z reklam alkoholu pokazywała kaca? Ja takiego czegoś nie widziałem, wy pewnie też nie. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 29 wersecie czytamy: jeśli twoje oko jest powodem do grzechu, wyłupię. To są mocne słowa. To są mocne słowa, ale to są słowa do nas. Dlatego zamknij swoje oczy. Zamknij swoje oczy na ten świat. Patrz na Boga. Patrz na to, co On mówi. Bo to, co chce ten świat, na 100% jest przeciwnością tego, co chce Bóg. Jeszcze raz. To, co chce ten świat, na 100% jest przeciwnością tego, co chce od nas Bóg. Otwórzmy sobie list świętego Pawła do Rzymian,
12 rozdział. W drugim wersecie czytamy słowa. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Augustyn, jeden z ojców Kościoła, powiedział takie zdanie: kochaj Boga i czyń, co chcesz. Dzisiaj wiele ludzi jak gdyby stosowało, ale tylko część tego zdania, tą drugą. Czyń, co chcesz. Bo jeśli kochasz Boga, kochasz bliźniego. Jeśli kochasz bliźniego, nie zrobisz mu nic złego. Kochaj Boga i rób, co chcesz. Bo my wiemy, że wolność bez ograniczeń to jest anarchia. Ja nie mogę zabić drugiego człowieka, dlatego że ja mam wolność i tak chcę. No nie mogę. A niektórzy twierdzą, że mogą wszystko, że mają prawa, że im się należy. Paweł pisze w liście do Galacjan 5:13, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Zobaczmy taki może prosty i banalny przykład: samochód. Gdyby jego prawe tylne koło i bagażnik chciały jechać do Katowic, a reszta samochodu chciała jechać do Krakowa, czym by się to skończyło? Żeby osiągnąć cel, wspólny cel, wszystkie części samochodu muszą być posłuszne jednemu celowi. I wtedy dopiero zostanie ten cel osiągnięty. Tak samo i ciało Chrystusowe, czyli Kościół, powinien razem i wspólnie dążyć do celu. Skąd mamy znać, jaki to jest cel? Skąd mamy wiedzieć, jaki to cel? Oczywiście ze Słowa Bożego. Musimy czytać Słowo Boże. Musimy prosić naszego Ojca o mądrość w rozumieniu tego Słowa. Człowiek nie jest ciałem. Człowiek jest w ciele. Żona nie jest sama, mąż również nie jest sama. Jest za to małżeństwo. Nie możemy nazwać kogoś żoną, jak nie jest w małżeństwie. Ani mężem, jak nie jest w małżeństwie. Wiecie, że każdy z nas karmi swoje ciało. Ale nikt nie będzie karmił swojego ciała trucizną. To jest oczywiste. Bo kochać dobro każdy potrafi, bez zmuszania. Ale czy to, co nam na pierwszy rzut oka nie pasuje, potrafimy kochać? W Księdze Izajasza czytamy 29 rozdział, 13 werset. I Pan powiedział tak: ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko ustami i czci mnie tylko wargami, jego serce jest daleko ode mnie, a jego bojaźń przede mną jest tylko wyuczonym przepisem ludzkim. Czy twoje serce jest blisko Boga? Czy czasem nie czcisz Go tylko wyuczonymi przepisami ludzkimi? Tak jak pokazywałem na początku z tych wersetów biblijnych z Księgi Rodzaju, człowiek nie ma panować nad drugim człowiekiem. Również kobieta nie ma panować nad mężczyzną. Mąż ma panować nad żoną, jak czytamy w Księdze Rodzaju 3:16 oraz później w listach Pawła. Ale czy to panowanie męża nad żoną ma być w formie tyranii, despotyzmu? Oczywiście, że nie. Mąż dostał nakaz miłowania żony, Efezjan 5:25. I dlatego wiemy, że panowanie nie oznacza despotycznego dominowania nad żoną. To wszyscy wiemy. Ale skąd się biorą wynaturzenia? To wszystko dlatego, że człowiek pod namową szatana chce zmienić i odwrócić Boży porządek stworzenia. To jest cel szatana. Odwrócić Boży porządek stworzenia. Zobaczcie, filozofia gender. Prawa kobiet, dominowanie mężczyzny w małżeństwie, przemoc w małżeństwie, zarówno męska, jak i kobiet. Przemoc fizyczna, psychiczna. Nawet powiedziałbym, że pojęcie demokracji to pojęcia, które z Biblią mają niewiele wspólnego. To jest wymysł szatana.
Jak myślisz, czy można być posłusznym temu, co mówi do nas Bóg i jednocześnie słuchać i akceptować to, co wmawia nam świat? Czy Boży porządek stworzenia został nam przekazany po to, abyśmy łamiąc naszą relację z Bogiem, szli za tym, co daje nam świat? Popatrzcie na Sodomę i Gomorę. Popatrzcie na Niniwę. Popatrzcie na świat Noego tuż przed potopem. Tam tylko garstka. Tam jak policzymy, to kilkanaście osób z całego świata, z tych no chyba milionów ludzi. Kilkanaście osób tylko akceptowało ten Boży porządek stworzenia. A dzisiaj co? Co nam świat oferuje? Świat nam oferuje dzisiaj NWO, New World Order, nowy porządek świata. Czy ma coś wspólnego z Bożym porządkiem stworzenia? Oczywiście, że nie. Wspomniałem Noego. Zobaczcie, kiedy Noe wszedł do Arki, to Pan Bóg zamknął drzwi. Dlaczego? Jeśli by klamka była od środka, Noe by się pewnie zlitował, bo ktoś by pukał. Noe, popatrz, ja ci pożyczałem młotka, ja ci tam piły pożyczałem, żebyś tą Arkę mógł zbudować. Otwórz mi drzwi. Wtedy Arka by zatonęła. To Pan Bóg zamknął drzwi, bo już był koniec czasu. Pomyślmy o tym i pamiętajmy o tym. A druga rzecz o Arce, która jest ważna przypomnienia. Arka Noego nie miała steru. Nie miała. Czytamy dokładny opis budowy Arki, tam nie było steru. Arka nie mogła popłynąć tam, gdzie Noe chciał. Arka musiała popłynąć tam, gdzie Bóg chciał. Posiadła na górach Ararat, jak wody zaczęły opadać. Czy my chcemy do takiej Arki wsiąść? Czy zaufamy na tyle Panu Bogu? Zobaczcie, co świat robi. Świat część rzeczy z Bożych przykazań zaimportował, tak, do swoich kodeksów prawnych, do reguł moralnych. Ale wiecie dokładnie, że świat nie przyjął w całości nauki Boga. Szatan udaje, że coś może być dobrego, że częściowo wyciągnięte też jest dobre. Takie krótkie przykłady. Do kodeksów prawnych prawie każdego państwa i kraju weszło przykazanie Boże, nie zabijaj. Ale czy weszło w całości? Na przykład u nas w Polsce, no jest wyjątek. Dzieci można zabijać w łonie matki. W innych przypadkach tak samo. Większość narodów przyjęła do swoich norm prawnych nakaz nie kradnij. Ale politykom wolno, prawda? Jako powód rozwodu cywilnego może małżonek podać zdradę współmałżonka, czyli przykazanie nie cudzołóż. Ale do tego przykazania to już bardzo lekko podchodzi reszta przepisów prawnych. Widać z powyższego wyraźnie, że świat i jego władca, świat i szatan może udawać, że część z Bożych przykazań jest dobra. Lecz nasz Pan uczy nas inaczej. Musisz stosować całość. I tak samo jest z małżeństwem na obraz biblijny. Oblubieniec i oblubienica. Musisz zaakceptować całość, a nie tylko wygodne dla siebie fragmenty. Kiedy czytamy Biblię od początku, kiedy czytamy opis stworzenia, te pierwsze rozdziały, czytamy, że po każdym etapie stwarzania, po każdym dniu, co Pan Bóg powiedział? Bóg uznał to za dobre. I Bóg uznał to za dobre. To się powtarza po każdym z tych sześciu etapów. Ale kiedy dochodzimy w następnym rozdziale do opisu stworzenia człowieka, czytamy, iż nie było dobre to, że człowiek był sam. Tam było wszystko dobre, wszystko było piękne. A tutaj Bóg zobaczył, że nie było dobre to, że człowiek był sam. Dlatego Bóg powiedział, uczyńmy pomoc Adamowi. Dlatego do Adama ojciec przyprowadził żonę. U boku Adama została postawiona Ewa. Czy widzicie tą relację? Ojca, dzieci. Adam nadaje imię swojej żonie i nazywa ją Ewa. To też jest element przyporządkowania, bo komu nadajesz nazwę czy imię, to wymagasz też posłuszeństwa. Nie dominacji, nie tyranii, nie despotyzmu, posłuszeństwa. Dziecku nadajemy imię. Biblia uczy nas, że dziecko ma szanować i być posłusznym rodzicom. Ale chorą relacją jest bycie tyranem dla dziecka.
żona przy zawarciu małżeństwa zmienia nazwisko na to używane przez męża. To też jest element posłuszeństwa Bożemu porządkowi stworzenia. Dla mnie osobiście to jest taki element, bo ja już od małego chłopca, dla mnie był dziwnym taki fakt, że na przykład mąż nazywał się Nowak, dzieci nazywały się Nowak, a żona nazywała się Nowak-Kowalska. Ale podkreślam, to jest moje zdanie, nie mówię, że tak naucza Biblia. Na pewno tak naucza świat i tak proponuje, bo przy zawarciu małżeństwa proponuje, a wiemy, że to, co naucza świat, niekoniecznie musi być zgodne z wolą Bożą. I w Biblii czytamy na pewno, że kiedy Bóg przeznacza kogoś do jakiegoś zadania, to często zmienia mu też imię. Możemy tu wspomnieć choćby Abrahama, Sarę, Jakuba, Gedeona, Szymona Piotra, Szawła, Starsu. To wszyscy znamy te przykłady. Ale i diabeł to często naśladuje i usiłuje jak gdyby taką podróbkę zrobić. Pamiętacie, jak w Babilonie zmieniono imiona Szadraka, Meszaka, Abednego i Daniela? Babilon to jest symbol królestwa szatana. I dzisiaj Paweł też nas ostrzega, że sam diabeł przybiera postać anioła światłości. Jezus przestrzega. Nie wierzcie nikomu, kto będzie mówił, oto tam jest, oto tu jest. To wszystko czyni szatan po to, aby zmienić Boży porządek stworzenia, aby odebrać chwałę Bogu. No i teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie my jesteśmy? Czy akceptujemy Boży porządek stworzenia? Pamiętacie, mówiłem, że Bóg nas pyta dzisiaj. Jak nie odpowiemy Bogu, Bóg nie odpowie nam. I Bóg nas pyta, czy akceptujemy Boży porządek stworzenia? Bo Bóg stworzył mężczyznę i od razu dał mu zadanie, pracuj w ogrodzie i utrzymuj go. Kiedy Ewa dostała swoje zadanie, polegało na podtrzymywaniu życia, czyli macierzyństwie. I zobaczcie, jak ludzie upadli, Pan Bóg nie zmienił ich tym zadań. Oczywiście nie był już w ogrodzie Eden, Adam nie mógł tego ogrodu uprawiać, uprawiał ziemię, ale Pan Bóg do tych zadań dołożył ból. Do Ewy powiedział, w macierzyństwie będziesz rodzić w bólach. Do Adama powiedział, będziesz uprawiał ziemię w pocie i w trudzie. Nie zmienił Pan Bóg tych zadań, dołożył ból. Pamiętacie jeszcze, że Bóg, kiedy przeprowadził, czy wcześniej, zanim przeprowadził Ewę do Adama, to powiedział, że uczyńmy pomoc dla Adama. No i teraz zobaczmy, co z tym zrobił człowiek. Mąż zamiast jako pomocy, to żonę traktuje jak służącą. Żona zamiast pamiętać o swojej roli, zaczyna wychodzić przed szereg. I znamy tą historię właśnie upadku pierwszych rodziców. Zamiast tej relacji Bóg, Adam, Ewa, która idzie w tą stronę, przychodzi szatan do Ewy, Adama. Bóg, Adam, Ewa, to jest ta relacja, ten kierunek. Szatan, Ewa, Adam. To jest dokładnie odwrotny kierunek relacji. W tej relacji nie ma miejsca na Boga. To jest chora relacja. To relacja bez miłości. To jest relacja śmierci, uzależnienia od grzechu. Niektórzy mówią, że szatan dlatego przyszedł do kobiety, że ona była słabsza, że Adam jej nie przekazał wszystkiego. Nie będę osądzał, czy to jest prawdziwe twierdzenie, czy nie. Dla mnie przede wszystkim dlatego szatan przyszedł do Ewy i skusił Ewę, kobietę, nie jej męża, aby odwrócić ten Boży porządek stworzenia. To, co Bóg ustanowił tą relację w tym kierunku, szatan zmienił jej kierunek. Odwrócił tą relację, którą pobłogosławił Bóg. Bóg przemawiał do Adama, szatan zatem przemówił do Ewy. Bóg powiedział, ze wszystkich drzew możecie jeść oprócz tych dwóch, a szatan zasugerował Ewie, że wszystko im się należy. Bo przede wszystkim diabeł, szatan robi jedną rzecz, jedną złą rzecz. Zmienia Słowo Boże. Zmienia. Albo dodaje, albo odejmuje, ale zmienia Słowo Boże. Dlatego zapamiętajmy, jak ważne jest dla nas niezmienione Słowo Boże.
Jak ważne jest dla nas to, żeby strzec niezmienionego Słowa Bożego. To, co na początku mówiliśmy, nie to, co ktoś powie. Nawet jak zza ambony, z kazalnicy ktoś powie, ktoś znany, ktoś uznany, jakiś kaznodzieja powie. Nie. Czytajmy Pismo Święte, sprawdzajmy sami, bo niezmienione Słowo Boże jest bardzo ważne. I tak jest właśnie do dziś. Czytamy, iż Bóg, błogosławiąc Adama i Ewę, powiedział: rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie sobie ziemię poddaną. To jest w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. A co robi dziś człowiek? Ziemię niszczy, za to wybiera się w kosmos. Zabrania rozmnażania się, nakazując zabijanie dzieci w łonach matek w ramach prawa do aborcji, nakazując zabijanie starszych i chorych w ramach prawa do eutanazji. Zobaczcie, jak to jest nazwane przez szatana. Prawo. Prawo aborcji, prawo eutanazji, prawo wyboru. To jest prawo? Przecież dokładnie wiemy z lektury Biblii, co Bóg nazwał prawem. Jak uczynił prawo, jak nam przekazał prawo. I jakie to prawo powinno być? A to prawo, które nam głoszą dzisiaj z tych banerów manifestacji, to jest cywilizacja śmierci. To jest znów podróbka i naśladownictwo tego, co Pan Bóg kiedyś stworzył i nam przekazał w zmienionej formie. Jak to argumentują kobiety na marszu? Że to jest ich ciało. Dlatego mają do niego prawo. Naprawdę? Czy którakolwiek z tych kobiet potrafi sprawić, żeby to ciało żyło dzień dłużej? Albo żeby było 20 cm wyższe? Czy to jest ich ciało? Ciała nie są naszą własnością. Ciała nam są dane od Boga. Człowiek nie jest ciałem. Już to mówiliśmy wcześniej. Człowiek jest w ciele. Dlatego apeluję dzisiaj do ciebie, mężu. Czy akceptujesz Boży porządek stworzenia i jesteś gotów przyjąć taką rolę, jaką Pan Bóg ci wyznaczył w małżeństwie? Dlatego apeluję do ciebie, żono, czy jesteś gotowa zaakceptować Boży porządek stworzenia i jesteś gotowa przyjąć taką rolę, jaką Pan Bóg wyznaczył ci w małżeństwie? Czy akceptujecie Boży porządek małżeństwa jako oblubieniec i oblubienica? Stawka jest wysoka. To jest Jego błogosławieństwo. Pan Bóg nie będzie błogosławił czegoś, co nie jest zgodne z Jego wolą, co jest wbrew Jego woli. Brat Izydor na wstępie mówił o Korneliuszu i o tym, że jego cały dom służył Panu. W Księdze Jozuego 24:15 jest inny słynny cytat. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Znamy ten werset wielokrotnie, on jest cytowany, wielokrotnie przytaczany. Ale czy pamiętamy, że sługa nie ma własnych pomysłów na to, jak zarządzać domem Pana? Nie ma własnych pomysłów na to, jak ma wyglądać jego służba. We wszystkim słucha nakazów Pana i wykonuje tylko jego polecenia. Taka jest rola sługi. Inaczej on nie będzie dobrym i posłusznym sługą. I dzisiaj Pan również pyta swojego sługę, jak niegdyś w ogrodzie Eden. Adamie, gdzie jesteś? Mężu, gdzie jesteś? W jakim kierunku? Jaki jest zwrot? W jakim miejscu jesteś w twojej relacji? Czy jesteś przy swojej Ewie, aby przypominać jej niezmienione Słowo Boże? Czy jesteś przy swojej Ewie, aby dbać o to, by nie słuchała potrzeptów innych? Czy twoja Ewa, Adamie, wie, w czym ci ma nieść pomoc? Gdzie jesteś, Adamie? Czy może ktoś powiedział ci, że jesteś nagi? Ty ukryłeś? Gdzie jesteś, Adamie? Jaki jest stan twojego małżeństwa? Ukryłeś się zamiast stać na przodzie, na straży? Wiemy dobrze, że Adam zaczął przed Bogiem obwiniać swoją żonę, ale o swojej winie nie wspomniał. Czy ty postąpisz tak samo? Zauważcie, że kiedy Pan Bóg oznajmia karę
po tym występku nie zaczyna od Adama. Najpierw karze węża, potem Ewę, a na końcu Adama. Bo to nam mówi, że komu więcej dano, od tego też więcej wymagać się będzie. Słyszeliście pewnie, że Azerbejdżan toczył wojnę z Armenią. Armenia przegrała, podpisali na razie rozejm. Ale co pierwsze poleciało? Głowa generała. Po przegranej wojnie zawsze leci głowa generała. Tak samo jest w małżeństwie. Bóg wymaga od męża przywództwa. Przywództwa w rodzinie, którą założył. Od żony wymaga posłuszeństwa, a od dzieci podporządkowania się. Jeśli zachwiejemy tym Bożym porządkiem stworzenia, to kobieta zechce zapanować nad mężczyzną, mąż chce zdominować i podporządkować sobie żonę, a dzieci, no tak, to już na przykład widzimy w Szwecji. Rodziców mogą do więzienia wtrącić. Mężczyzna chce być kobietą, kobieta ma pragnienie zmienić płeć na męską. Całkowicie pogubione są role i relacje. Każdy chce współżyć z każdym, jak tylko mu się podoba, czy z tą samą płcią, czy nie, czy z dzieckiem, czy ze zwierzętami. Czy widzicie ten odwrócony kierunek relacji? Bo człowiek wierzący zna z Biblii i potrafi rozpoznać i swoją płeć, i swoje preferencje seksualne, bo w Biblii możemy przeczytać, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną życia wiecznego. Znamy to doskonale. To nie oznacza automatycznie, że hetero idą od razu wszyscy do nieba. Człowiek wierzący to zna, ale co ma zrobić człowiek niewierzący? Od kogo ma się dowiedzieć? Wy jesteście światłem świata. Wy jesteście solą tej ziemi, mówi do nas Jezus. My. Wiecie, jaką wściekłość budzi w związkach partnerskich gejów albo lesbijek prawdziwie chrześcijańskie małżeństwo? Czytamy czasem o tym. Czytamy, jak są atakowani. Jednak niech ostrzeżeniem dla nas będzie fakt, że letnie małżeństwa, takie rodziny, w których zachwiany jest Boży porządek stworzenia, takie małżeństwa, takie rodziny nie są w ogóle atakowane przez szatana. My wierzący, my uznający się za uczniów Chrystusa, powinniśmy pamiętać o jednym. Nie możemy pobłażać sobie w poluzowaniu nawet jednego, najmniejszego elementu układanki, jaką jest ten Boży porządek stworzenia. Widzimy, że mężczyzna żyje z kobietą bez ślubu. Wiemy, że ktoś planuje usunąć ciążę, czyli zabić dziecko. Mamy wiedzę o innych nieprawidłowościach. Reagujmy od razu. Od razu przy początkowych objawach reagujmy. Mówią, że lepiej zapobiegać niż leczyć, że zaszyj dziurkę póki mała. Dlatego tak ważnym jest szybka reakcja na to, co się dzieje w naszym małżeństwie. W naszym. Co się dzieje w małżeństwie naszych dzieci. Co z naszymi dziećmi się dzieje. Co z naszym bratem lub siostrą ze zboru. Taki przykład, że nikt nie lubi, jak w nocy ktoś świeci mu latarką w oczy i budzi go. A takie czasami świecenie jest konieczne, żeby zabić komara, który tamtemu siedzi na twarzy. I mamy być takim światłem dla świata. Może na początku będą do nas mieli pretensje, że to światło jest za jasne, że nas, że kogoś tam razi. Ale w końcu jest szansa, że nam podziękują za to. Jak wiemy, jedynym pośrednikiem do Ojca dla nas jest Jezus Chrystus. To wszyscy wiemy ze Słowa Bożego. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy akceptujemy też to, co jest napisane, iż głową Jezusa jest Bóg, głową mężczyzny Jezus, a głową żony mąż? Czy po tym wszystkim, co dzisiaj wcześniej było tu już przekazane, dostrzegasz tą różnicę teraz? Na żadnym z etapów tej relacji nie ma poddaństwa, nie ma hierarchii, despotyzmu czy tyranii. Tam jest tylko miłość. Między każdym uczestnikiem tej relacji jest miłość. Bo tak jak wcześniej mówiliśmy, ciało bez głowy nie może istnieć. Ciało bez głowy po jakimś czasie zaczyna gnić. Dopóki głowa jest na swoim miejscu, to ciało żyje. Tą głową jest Jezus Chrystus. Nie mów nigdy źle o małżeństwie. Nie mów nigdy źle o Kościele.
jest oblubienica oblubieniec. Głową Kościoła jest Chrystus. Żono, stajesz dziś przed Bogiem, a On zapyta cię, czy jesteś za równouprawnieniem, czy jednak akceptujesz w pełni Boży porządek stworzenia. Mężu, stajesz dziś przed Bogiem, a On zapyta cię, czy w małżeństwie jesteś tyranem, czy też może przywódcą i obrońcą. Czy kiedy żona zapytała się ciebie, jak może być ci pomocą, powiedziałeś jej, że ty i twój dom chcesz służyć Bogu, że chcesz wypełniać Jego nakazy, że chcesz być posłuszny Jego nakazowi, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię? Mężu i żono, czy warto słuchać Boga, czy warto słuchać ludzi? Czy warto iść za Bożymi nakazami bycia oblubieńcem, oblubienicą na Boży obraz małżeństwa? Wybierajcie. Kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie. Miłość powinna być zdrowa i wytrwała. Testerem twojej miłości małżeńskiej jest modlitwa za małżonka. Kiedy ostatnio modliłeś się za współmałżonka? Kiedy modliłeś się za twoją rodzinę? Wczoraj przez telefon rozmawiałem z jedną osobą. Rozmawialiśmy dużo o Panu Bogu i taki fajny przykład przyszedł mi do głowy. Kiedy miałbym kubek źródlanej, czyściuteńkiej wody, tak naprawdę perlistej, i poszedłbym do Afryki, tam gdzie jest susza, i dawałbym tą wodę, każdy by wziął. Ale jak wziąłbym tą samą wodę i poszedł tu do bloków na przykład, czy do sąsiadów, czy do innych, mało kto by wziął. Dlaczego? Ja mam wodę z kranu, ale ona jest chlorowana. To jest czyściutka, źródlana woda. Ja mam wodę z kranu. Znacie doskonale to, że ciężko jest mówić do kogoś, kto ma już jakieś przemyślenia. Ale jak wiecie, jaką wartość ma ta woda, źródlana woda, tak samo jest z ewangelizacją. Łatwiej jest jechać na misję, tak jak dzisiaj modlimy się o prześladowany Kościół, do krajów, gdzie nikt nie słyszał o Chrystusie, bo wtedy każdy chłonie to. A tutaj w Polsce, jak zapytasz pierwszą lepszą osobę, czy wierzysz w Boga, tak, ja wierzę w Boga. To jest ta chlorowana woda. Ludzie nie chcą źródlanej wody. Adam, wracając do naszego tematu, Adam został stworzony z prochu ziemi jako pierwszy mężczyzna na obraz Boży. Ale już kolejny mężczyzna narodził się z kobiety na obraz Adama. Narodził się z Ewy, która była pomocą dla mężczyzny. Bo nie stałoby się bez pomocy, nie stałoby się to bez pomocy kobiety. Sam Adam bez Ewy nie urodziłby syna. I przeczytajmy, co w świetle powyższego Paweł pisze w liście do Koryntian. Teraz w zasadzie już będziemy zostawać w tym liście do Koryntian. 11:11. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety. Czyż to nie jest piękne? Ale jeśli ktoś nie akceptuje tego porządku, Bożego porządku stworzenia, to niech się nie dziwi, że może być uznany za gorszego od pogan. Skąd o tym wiem? Otwórzmy sobie 5 rozdział tego samego listu do Koryntian. 1 list do Koryntian, 5 rozdział. I w 1 wersecie czytamy to słynne zdanie. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to o takim nierządzie, jakiego nie ma nawet wśród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swego ojca. Zobaczcie, nawet poganie wiedzieli. Nawet poganie mieli ten zaczątek moralności w swoich sercach. Jak ma wyglądać, jak działa Boży porządek stworzenia. Oblubieniec i oblubienica. Nie bądźmy zawstydzani nawet przez niewierzących, nawet przez pogan. W 2 liście świętego Pawła do Koryntian
i w 11 rozdziale od 2 do 4 wersu czytamy. Nie przeczę, jestem o was zazdrosny, Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Ten inny Jezus, wspomniany przez Pawła, to szatan. Pamiętacie, jak pokazywałem to odwrócenie Bożego porządku stworzenia? Bóg, Adam, Ewa. Ten kierunek relacji. Szatan wchodzi z tej strony, od Ewy do Adama. To jest odwrócenie Bożego porządku stworzenia i to z łatwością możemy udowodnić, pokazując to, co świat dzisiaj preferuje. Zobaczcie, świat preferuje dzisiaj singli. Świat preferuje dzisiaj gejów, lesbijki. Dlaczego? Wszyscy oni nie mają dzieci. Nie mogą mieć dzieci. A Pan Bóg powiedział, rozmnażajcie się. Co robi szatan? Zmienia Słowo Boże. Szatan chce zburzyć ten Boży porządek stworzenia. I tak samo jeśli żona mówi, że nie akceptuje tego, iż mąż jest jej głową, to też burzy ten Boży porządek stworzenia. Wtedy nie uznaje Jezusa za głowę ciała, czyli za głowę Kościoła, a nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa. Przez Jezusa Chrystusa możemy tylko dojść do Boga. Teraz otwórzmy sobie jeszcze 11 rozdział, ale 1 listu do Koryntian. I przeczytamy ten fragment, o który jest tak dużo wojen w świecie chrześcijańskim. Od 3 wersu. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową każdej kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. Każdy mąż, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda żona, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, ponieważ jest dokładnie jak ta, której zgolono włosy. Jeśli żona nie chce nakrywać głowy, powinna się ostrzyc. A ponieważ wtedy, żeby żona strzygła się lub goliła, niech nakrywa głowę. Mąż nie powinien nakrywać głowy, dlatego że jako mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta natomiast, jako żona, jest chwałą męża. Gdyż nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak podporządkowania władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety. Bo jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobiety, a wszystko pochodzi od Boga. Taką mam małą nadzieję, że jeśli do tej pory kiedykolwiek miałeś pretensje do Pana Boga, że stworzył cię w takim miejscu, czy w takiej roli, czy stworzył cię kobietą, mężczyzną, czy mieszkasz w Polsce, czy w Stanach, czy w Pakistanie, czy jesteś szczupły, czy gruba, czy wysoki, niski. Mam nadzieję, że po tym rozważaniu zobaczysz siebie w innym świetle. Że zobaczysz siebie jako jeden z elementów układanki. Jako jeden taki mały, ale niezbędny element. Chyba każdy z nas układał kiedyś puzzle. I jak wyglądają puzzle, w których w środku brakuje takiego jednego małego elementu? Panie Boże, ja Ci dziękuję, że jestem takim elementem w tej Twojej układance.
Tematem tego rozważania jest oblubieniec, oblubienica, czyli Boży obraz małżeństwa, Boży porządek stworzenia. Czy wiecie, że w języku hebrajskim słowo Bóg jest rodzaju męskiego, a Izrael rodzaju żeńskiego? Oblubieniec, oblubienica. Bóg z narodem wybranym. Adam i Ewa, no oczywiście tak samo. Adam rodzaj męski, Ewa rodzaj żeński. Oblubieniec, oblubienica. Ale również słowo Jezus jest rodzaju męskiego, a słowo Kościół rodzaju żeńskiego. Oblubieniec i oblubienica. Czytamy teraz w środę list do Efezjan. W 5 rozdziale od 31 wersu mamy powtórzony ten wers, o którym mówię na początku, który jest w Księdze Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Wyraźnie mamy podkreślone role, wyraźnie mamy powiedziane to, jaka jest relacja w miłości. Bez despotyzmu, bez tyranii, bez wywyższania się. Całe to powyższe rozważanie mówi nam również i to, jak bardzo ważne jest, żeby oboje małżonkowie byli wierzący. Jeśli jedno tylko z nich akceptuje te wszystkie zasady i Boży porządek stworzenia, a drugie tego nie akceptuje, co się dzieje? Jak miałbyś pracę jako tester banknotów, przychodzą do ciebie banknoty, a ty je testujesz, czy są prawdziwe, to nie musisz uczyć się, jak wyglądają wszelkiego rodzaju fałszywki. Wystarczy, że nauczysz się, jak wygląda prawdziwy banknot. Tak samo i ze Słowem Bożym. Nie próbuj zrozumieć podróbek. Ucz się i studiuj Biblię, a bardzo szybko rozpoznasz, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy pochodzi od ludzi. W Biblii są opisy dwóch uczt weselnych. W Księdze Estery i w Nowym Testamencie Jezus mówi przypowieść o uczcie weselnej. W tej Księdze Estery król Achaszwerosz albo Asferus, w zależności od tłumaczenia, wzywa królowę na ucztę. W Nowym Testamencie król wzywa wszystkich zaproszonych gości na ucztę. I w jednym i w drugim przypadku oblubienica nie przyszła. Nie była posłuszna. Wiemy, jak to się skończyło. W Księdze Estery została właśnie Estera wybrana zamiast tamtej królowej, tamta została odrzucona, a w tej przypowieści Jezusa zostali zaproszeni wszyscy inni, tylko nie tamci, którzy byli zaproszeni. Tak jak już brat Izydor wspomniał, dzisiaj jest dzień modlitw za prześladowany Kościół. Proszę wspomnieć dziś w swoich modlitwach o tym prześladowanym Kościele, ale pamiętaj też o Kościele w Polsce i w krajach europejskich, w Stanach. Bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś grozi Kościołowi śmiercią, czy chrześcijanom grozi śmiercią. Różni ludzie podają różne dane, że przez 21 wieków chrześcijaństwa jedni podają, że 43 miliony chrześcijan zginęło, a inni podają, że 200 milionów chrześcijan zginęło. 21 wieków. Ale nawet gdyby ta mniejsza liczba, 43 miliony, było prawdą, to wyobraźcie sobie jedno. 21 wieków chrześcijaństwa. 20 wieków zginęła połowa z tej liczby, a ostatnie 100 lat, druga połowa chrześcijan zginęła. Weźcie to pod uwagę, że to są naprawdę czasy ostateczne. Bo w tych naszych cywilizowanych krajach to nie zabiją cię za to, że wzywasz imienia Jezusa, czy modlisz się do Niego. Pozwolą cię, a módl się. W naszych cywilizowanych krajach powiedzą ci, wierz sobie w co chcesz, ale nie nawracaj. Wierz sobie w co chcesz, tylko nie możesz żyć według tych zasad. Zobaczcie, co powiedziałem o małżeństwie wcześniej. Boży porządek stworzenia, Boża relacja, ten kierunek Bożej relacji.
powiedzą ci, nie, nie możesz tak żyć. Nie możesz być solą, światłem. Nie możesz naśladować jawnie Jezusa Chrystusa. To jest nasze prześladowanie. Bo nie możemy bronić tego Bożego porządku stworzenia i mówić innym ludziom, czym naprawdę jest małżeństwo na wzór biblijny. Przykłady? Bardzo chętnie, bo to są słynne rzeczy. W Anglii całkiem niedawno zamknęli sierociny sprowadzone przez chrześcijan, bo odmówili parze gejów adopcji jednego dziecka. Zamknęli całkowicie, dzieci rozparcelowali w innych miejscach. We Francji, no nie wiem, pół roku temu słynny był przypadek, cukiernik prowadził zakład cukierniczy i przyszła do niego para gejów, żeby zamówić sobie tort na wesele. Odmówił. Oni skierowali sprawę do sądu, wygrali. W Szwecji, w tej Szwecji, która schodzi w złym kierunku, ale są tam też ludzie wierni Jezusowi Chrystusowi. W Szwecji też kilka miesięcy temu czytałem o pastorze, który powiedział na nabożeństwie, że homoseksualizm to grzech. Tylko tyle powiedział. Homoseksualizm to grzech. Ktoś to nagrał, zaniósł do władz. Powiedzieli, żeby odwołał to, przeprosił. Nie przeprosił. Siedzi w więzieniu. Czy to są prześladowania? Tak, jak najbardziej. I my mamy bronić tego Bożego porządku stworzenia. My mamy, jak Jozue, chcieć służyć Bogu z całym domem, całym sercem. Bo co świat do nas powie dzisiaj? Jesteś nietolerancyjny, jesteś homofobem, jesteś inny, a innego nie chcemy. Nie chcemy cię takiego. Nie będziemy chcieli, dopóki nie zaakceptujesz naszego porządku, naszej definicji małżeństwa. Dlatego musimy się zdecydować dziś. Czy chcemy służyć z całym naszym domem Bogu, jak Jozue? Pamiętajmy o konsekwencjach. To jest ciężka droga i wąska ścieżka. Ale jak zaakceptujemy ten Boży porządek stworzenia, Boży obraz małżeństwa jako oblubieńca i oblubienicę, to czeka nas błogosławieństwo. Bo Bóg pobłogosławi to, co sam powiedział. A na koniec czeka nas nagroda w niebie. Amen. Amen.